dzień po Mikołaju w naszej hali gościła bardzo duża grupa dzieci na finale wojewódzkim konkursu Moda na Odblaski. W tym konkursie wzięło udział 7 szkół z naszego województwa. Bydgoszcz, Wierzchucin Królewski reprezentowała Koronowo i także szkoła z Koronowa. Wszystkie konkursy były przygotowane przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy. Partnerami tej imprezy była gmina Koronowo oraz Bank Spółdzielczy w Koronowie i nasz ośrodek. Przepięknie się dzieciaki bawiły, co pewnie będziecie Państwo mogli zobaczyć. Serdecznie zapraszamy już w tą sobotę, czyli 10 grudnia, do Zespołu Szkół we Wtelnie na przedszkolny turniej sportowy, który rozpoczniemy o godzinie 11:00. Przewidzieliśmy sportowe konkurencje dla przedszkolaków, słodki poczęstunek dla rodziców i naszych pociech, taneczne pląsy w rytmie zumby, a na koniec rozdanie dyplomów i nagród. Organizatorami są dyrekcja szkoły, Rada Rodziców i samorząd szkolny. Serdecznie zapraszamy. Nasz ośrodek jest również organizatorem Koronowskiej Ligi Piłki Halowej Nożnej. Za nami dwie kolejki i przed nami do końca tego roku jeszcze pozostały także dwie kolejki, na które serdecznie zapraszam. Przypomnę, że Koronowska Liga Piłki Nożnej odbywa się w każdą niedzielę o godzinie 15:00. Po dwóch kolejkach prowadzi zespół Pitbull, który miał same zwycięstwa, natomiast Mateusz Andrzejewski z zespołu Kompleks Wód jest samodzielnym liderem, jeżeli chodzi o Króla Strzelców. W najbliższą sobotę zapraszamy również na mikołajkowy turniej piłki siatkowej, którego organizatorem jest Sołectwo Bydgoszcze. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszamy na warsztaty filmowe, na których będziemy uczyć się robienia filmów od podstaw. Skupimy się głównie na sztuce wykonywania storyboardów. Całość zwieńczy wykonanie krótkiej formy filmowej. Terminy warsztatów: 14 grudnia, 28 grudnia, 11 stycznia, 21 stycznia. Szanowni Państwo, już trzeci rok z rzędu Spółdzielnia Socjalna Koronowianka organizuje akcję Podaruj Uśmiech na Święta na terenie gminy Koronowo. W tym roku zbiórka będzie dokonywana w kilku miejscach w Koronowie. Między innymi przy Szosie Kotomierskiej 3, gdzie mieści się Spółdzielnia Socjalna Koronowianka, oraz w Bibliotece Publicznej, w Gimnazjum nr 1, w Przedszkolu Niepublicznym Misiowa Chata oraz 17 grudnia będzie organizowana zbiórka na terenie hali sportowo-widowiskowej w Koronowie w godzinach od 9 do 12. Wszystkich Państwa serdecznie zachęcamy, ponieważ każdy najmniejszy dar, który Państwo przyniesiecie, spowoduje to, że będziemy mogli tych paczek dla dzieciaczków przygotować więcej. Zachęcamy też w tym roku koronowskie firmy, aby się przyłączyły do zbiórki. To też nam pomoże w zorganizowaniu większej ilości paczek i spowodowaniu uśmiechu na ustach naszych milusińskich. Serdecznie zapraszamy. Kochasz komiksy? Jesteś kreatywny? Lubisz rysować i tworzyć nowe postaci? A może chcesz stworzyć własny komiks? Jeśli któraś z Twoich odpowiedzi brzmi tak, to zapraszamy na warsztaty tworzenia komiksu! Jeżeli zwykłą jest dziewczyną, choć jej przygody nigdy nie miną. W grudniu Dom Kultury ma dla Was wiele ciekawych propozycji. Zapraszamy wszystkich na tradycyjny konkurs szopek bożonarodzeniowych. Na Wasze prace czekamy do 14 grudnia, a już 16 grudnia będziecie mieli okazję rozwinąć swoje talenty plastyczne na warsztatach florystycznych pod okiem Moniki Łątki. W weekend 17 i 18 grudnia prac przy hali widowiskowo-sportowej zamienimy w kiermasz świąteczny, a 21 grudnia zaprosimy wszystkie dzieci na zabawę mikołajkową z teatrzykiem w Centrum Kultury Synagoga. Po ubiegłorocznym sukcesie, jakim było otwarcie lodowiska, władze Koronowa postanowiły w tym roku również tą atrakcję przewidzieć. Ale w tym roku będzie to o wiele, wiele większe lodowisko. Będzie miało 30 na 20 metrów, a więc prawie 600 metrów tafli do jeżdżenia. Także będzie to lodowisko zadaszone specjalną halą namiotową i nie będą przeszkadzały nam opady ani deszczu, ani śniegu. Mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy się na lodowisku. Serdecznie zapraszam.